Marta Paszkin z Rolnika pokazała kadr z córką. Stefania to duża dziewczynka i istna kopia mamy. Żona Pawła Bodziannego nie bez powodu opublikowała zdjęcie ze Stefanią. To przełomowy czas w ich rodzinie. Marta Paszkin niespełna pół roku temu po raz trzeci została mamą, na świat przyszła jej córeczka, Gracja. Żona Pawła Bodziannego wychowuje również Stefanię, córkę z poprzedniego związku. Tym razem pokazała ujęcie ze starszą pociechą i miała ku temu bardzo ważny powód. To naprawdę ważny moment dla całej rodziny, Marta Paszkin pokazała starszą córkę. Uderzające podobieństwo. Marta Paszkin po tym, jak poznała Pawła Bodziannego w programie Rolnik szuka żony, zmieniła niemal całe swoje życie. Okazało się, że uczucie, które pojawiło się w programie, przetrwało i teraz Marta i Paweł tworzą szczęśliwą rodzinę, wychowując trójkę dzieci, Adasia, Grację i najstarszą córkę Marty Paszkin, Stefanię. Bohaterka hitowego formatu TVP nie stroni od publikacji rodzinnych ujęć na Instagramie. Tym razem jednak pokazała urocze zdjęcie ze Stefanią, a przy okazji poruszyła ważny dla niej temat związany z wyjazdem jej pociechy na kolonie. Przy okazji żona rolnika dopytała fanów o ich doświadczenia z koloniami i samodzielnymi wyjazdami. Internauci licznie odpowiedzieli Marcie Paszkin. Życzyli też jej córce powodzenia w pierwszych samodzielnych wojażach. Nie tylko Marta Paszkin ma niezwykłą relację ze starszą córką. O tym, że więź między Stefanią i Pawłem Bodziannym, jej ojczymem, jest wyjątkowa, Marta Paszkin wspominała przy okazji emisji specjalnego, świątecznego odcinka Rolnika. Całej rodzince życzymy udanych wakacji, a Stefanii niezapomnianych przeżyć na kolonii.